Może o bałwochwalstwie dzisiaj ja wszystkim, nie wiem, co to... Krowy czczą, marysieńki czczą, co? Słabość, Pawiem narodów byłaś, a przecież Boga papugo, nie przybliży nas do Boga. Ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść. Ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczeniu. Baczcie jednak, aby to wasze prawo do takiego postępowania nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia. Gdy bowiem ujrzał ktoś ciebie, oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej. Czyżby to nie skłoniło również kogoś słabego w sumieniu do spożywania z ofiar składanych bożkom? I tak to właśnie wiedza twoja sprowadziłaby zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. Dobrze, przestań, już proszę nie śpiewać. Nie mam gdzie tego wyłączyć, ale mnie to kurwa tak pięć. O, zespoły twoje. A, brzydliwe. Te zespoły. O, brzydliwe. Obrzydliwe. Obrzydliwe. Na wzór świeckich piosenek, czyli ten sam diabeł. Dobra, dobra. I to jeszcze takie, co... Uważaj to za... Obrzydliwe, nie? Stracone. To są chodliwe, bo jak nie chodliwe, to nikt nie będzie tego słuchał. Tylko Kościół katolicki ewolucji by nie głosił, to by nikt nie słuchał.
panic. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze pokłony są jak Chrystusa, odwieczne wyznanie, bądź pochwalony. Czują cię tylko umysły poczciwe. Pytasz mnie, czym ojczyza jest? Odpowiem, czyż chociaż raz chodził po rynku w Krakowie? Czyś widział walę? Boże dziadu, kurwa, że no naprawdę... Nikt tego Krakowa nie lubi z powodu tej bzdurnej, takiej żydowskiej, niemelodyjnej muzyki. No coś obrzydliwego. Niech sobie śpiewa w trumnie, Boże. Daj spokój. Daj spokój. Daj spokój. Które mogłyby udzielić schronienia Żydom. Oprócz tego pod swoim dachem przechowywał swojego żydowskiego przyjaciela. Posłuchajmy, jak opowiadał tej historii siostra pana Stanisława, pani Helena Siwiec. Chodzi mojego brata Stanisława. On miał w tym czasie chyba 18 lat. Mostal Stanisław, syn Alojzego i Anny z domu Kruza. Należał do AK, ale nie wiem, czy tu w miejscu, czy w Tarnowie, bo ja byłam dzieckiem. Pamiętam, tato poszedł na wojnę do Wojska Polskiego, był w niewoli, a on, żeby uniknąć, no musiał iść do zawodu, uczył się na krawca. Tam należał do AK. Wiem, że miał zadanie wyszukiwać osób, żeby małe dzieci żydowskie lokować, po prostu umieszczać następnie gdzieś tam rodzinach. Więc mieszkał w wynajętym mieszkaniu w domu w Tarnowie i tam na poddaszu przechowywał swojego rówieśnika, któremu już cała rodzina została rozstrzelana. I pamiętam, jak przyszedł do mamy, która miała czworo nas i 14 arów pola, z trudem po prostu nas wyżywiła, upiekła chleb, a ten klęknął przed nią: mamo, daj mi cały bochenek chleba, bo ja mam brata żydowskiego na mieszkaniu, a mama mu zawsze dawała dzbanek mleka i połowę chleba, i on o tą drugą połowę prosił, żeby miał za tego brata. To pamiętam, jak chleb leżał na stole i prosił o to, o ten chleb. Prawdopodobnie został ten jego kolega szkolny, 18 lat też miał, tak jak i on, wyszedł po papierosy do kiosku i tam został przez Niemców, nie wiem, czy rozstrzelany, czy zabrany. Najnowsze. No już pierwsza dochodzi. Pani Helena Siwiec opowiedziała nam o swoim bracie Stanisławie Muskalu, który z narażeniem życia niósł pomoc ludności żydowskiej. Wszystkich, którzy pragną podzielić się podobną historią, własną lub swoich bliskich, historią pomocy niesionej Żydom podczas II wojny światowej, prosimy kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14.30 pod numerem telefonu 56 610 81 64
56 610 81 64 lub listownie na adres ulica Żwirki i Wigury 80 87 100 Toruń z dopiskiem relacje. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maria, szanowni państwo, zapraszamy na międzynarodową konferencję Pamięć Alleluja poświęconą postawom Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Konferencja odbędzie się 26 listopada w niedzielę w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II, ulica Droga Starotoruńska 1 w Toruniu. Oczywiście konferencja będzie w Kaplicy Pamięci Męczenników Polskich o godzinie 13.15. Przed konferencją msza święta odprawiona w sanktuarium o godzinie 12.00. Konferencję organizuje Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II działający przy Fundacji Lux Veritatis, organizuje wraz z Fundacją From the Deeps z głębokości, przy współpracy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Będą goście z Polski i spoza Polski, bardzo ważni goście. Będą przedstawiciele rządu polskiego i nie tylko. Będą świadkowie uratowani przez Polaków w czasie Holokaustu. Patronat honorowy nad konferencją, prezes Prawa i Sprawiedliwości pan Jarosław Kaczyński, pani premier Beata Szydło i marszałek Senatu Rzeczpospolitej pan Stanisław Karczewski. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Proszę państwa, chcielibyśmy wiedzieć, ilu będzie gości, dlatego prosimy o zgłaszanie się. Konferencja, jeszcze raz przypominam, Pamięć i Nadzieja. Prosimy o zgłaszanie wszystkich chętnych w sanktuarium już bezpośrednio. Telefon 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Ilość miejsc jest ograniczona. Dziękujemy serdecznie za współpracę. Ave Maria.